Mieszanka do ryja i ciągnij pałę. Słuchaj, nie pleń się tak, bo jeszcze sperma ci się odbija z imprezy. Ohoho! Dobrze, po tym jak już ustaliliśmy, co się komu odbija z imprezy, a tymczasem niespodzianka wjechała. Tak, bo zapraszam cię, bo nie jestem pewien, czy ta taczka wytrzyma 130 kg marchewek, dlatego chciałbym przeprowadzić tutaj mały test. Nie wiem, czy to będzie crash test. Zapraszam cię, sprawdźmy, czy to Andrzeju, czy to wytrzyma. Mnie, Andrzeju. Jeżeli po walce będziesz chciał zakończyć karierę, mam chodź dla bonus, ciebie takiego... bonus. Wielkie ramiona bonusa. Jeździć na Uberze. Wiesz co, pójdę z sympatii do ciebie, tak normalnie miałbym na to wyjebane. Dawaj, sprawdźmy, czy to w ogóle wytrzyma. Właśnie, DJ, czemu ty mi nic nie kupiłeś? Oni co chwilę coś kupują, a jak taki down tutaj zawsze przyjeżdżam, ani jakiegoś achievementu nie dostanę, ani jakiegoś prezentu. Czy ty masz siana? Tutaj masz mikrofon, tu, Daniel, chodź. Wiesz co, Szymon, no ja się skupiam na walce, nie chcę tam nic kupować, ani nic takiego, no. Wydaje mi się, że no, jeżeli Andrzeju, to jest wydarzenie sportowe, w jakim stopniu związane z show, mógłbym, ale po co? Ewentualnie powalczyć. Jezu, tam pana prosi o ten, o litość. Nie. Mówiłeś tam jest 12 o leniu brody. Jeżeli bym wygrał, to ewentualnie może maszynkę, ale to o. Już po walce. Dobra. Ale dobra, to poczekaj, to zrobimy tak, że skoro ja bym miał prezent dla ciebie, bo jakiś follow-up to jest do tego, co powiedziałeś przy poprzedniej konferencji, że gdybyś przegrał, to zgodnie. Ja bym chciał trening taki Esmeraldy zacząć. Czy one obie mają taką koordynację ruchową? Marta, tak, mam pytanie do ciebie. Na jakiej płaszczyźnie ty planujesz rozstrzygnąć tę walkę? Stójka, tak. Parter? Stójka, parter? Aha. Nie wiem, zobaczymy w praniu. Ale planuję wyszlać totalnie, szczególnie po tym, co ostatnio odstawiła, bo ja miałam do niej neutralny stosunek, a po tym, co odstawiła, naprawdę nie ma w tym momencie, ja nie mam do niej żadnego szacunku. I naprawdę jestem nakręcona. Ty nie miałaś szacunku do ciebie? Zapnij ten łeb, kurwa, zapnij ten łeb! Jest, się. Kochanie, troszeczkę, wiesz co, ostatnio za dużo krzyczałaś. Wiesz co, gówno wiesz. Wszyscy wiedzą, że lubisz mieć pełną buzię. Czekaj. Wszyscy lubią mieć pełną... Daj dokończyć. Wszyscy lubią. Zamknij wszyscy mnie. Wiedzą. Dobrze, lubisz pełną buzię. Masz łapkę. Kaszankę. I teraz sam mu się broni krzesła. Kaszma do buzi. Orzędzie zbrodni. Znowu Bogzel dostał. Dostałaś jajem, głupia szmato! Ciągniesz mnie! Dobra, słuchajcie, proszę wszystkich o spokój! Proszę, spokój! Dobra. Nota! Przepraszam, proszę. Spokój. Dobra, dziewczyny, cisza! Proszę, spokój! Michał, jak kask założył! Dobra! Mata już spokojnie! Bogzel wygląda jak Crazy Frog teraz! Jak Crazy Frog! Już spokojnie! Są panowie! Krzesła latają, bonus żyje! I sam utknął z krzesłem! Jeszcze poleciały! Jeszcze mamy parę pytań do zadania! Czy będziemy w stanie kontynuować konferencję? Jesteśmy w stanie, że jest spokojnie. Poleciały kaszanki. Można kontynuować usa. Kaszanka była specjalnie po to, bo wiemy, że Marta za często zbytnio szczeka, więc chciałam zatkać jej tym razem ryj. Więc kaszanka.